Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, raport Richard szokuje nieco świat szachowy. Przynajmniej mnie, przynajmniej też komentatorów turnieju Tata Steel Chess Masters 2023, gdzie w partii właśnie Eric Garcia Arjun podejmuje raporta Richarda. Popularny nasz Rysiek, bardzo sympatyczny gość, młody człowiek, bardzo silny arcymistrz szachowy, rozegrał ciekawą partię z bardzo świeżą ideą. Można powiedzieć, że on jest kreatywnym, jest bardzo kreatywnym zawodnikiem i potrafi wykorzystywać tę kreatywność, co się może kibicom podobać i podobać się ogólnie szachistom, bo nie są to typowo oklepane schematy. On, kiedy ma okazję, to stara się i to widać, grać niekonwencjonalnie i bardzo ciekawie. Zapraszam do tej partii. Tutaj partia rozpoczęła się ruchem d4, skoczek f6, c4, e6, skoczek na c3, goniec b4, czyli obrona Niemcowicza, normalna rzecz. e3, jedna z możliwości. Co ciekawe, ten ruch wymyślił Akiba Rubinstein, jego nazwiskiem właśnie jest nazwany ten wariant. Posunięcie b6, skoczek e2, właśnie tutaj, żeby tego skoczka wzmocnić, skoczek na e4. No i to jest już taki ruch, który świadczy o tym, jak gra raport Richard, aczkolwiek to jest jeszcze wszystko normalne. Hetman c2, jest nacisk, jest obrona, goniec b7, wszystko się zgadza, nie można wybić oczywiście, bo są związania, więc goniec tutaj też wspomaga skoczka. A3, no i teraz trzeba podjąć jakieś tutaj konkretne decyzje. Raport oczywiście wybija gońcem skoczka, normalna rzecz. Niektórzy pomyślą, dlaczego goniec za skoczka jest wymieniony i to nie jest dobrze przecież. Słuchajcie, to jest inny rodzaj debiutu, więc tutaj to wszystko gra. Pozycja ma charakter bardziej zamknięty jeszcze, więc goniec nie jest tutaj tak bardzo potrzebny. Zresztą charakterystyczne jest to, że w Niemcowiczu oddajemy tego gońca na C3 za skoczka. Wybicie i tutaj zostało to wszystko wybite. Co ciekawe, białe zostają z parą gońców, co może być atutem, ale też nie musi. Czarne na pewno są zadowolone z debiutu, bo to jest, no powiedzmy, normalna, równa gra. D6. Pierwszy ruch, który pokazuje, że skoczek będzie zmierzał na pole D7. Można grać później z planem na przykład E5, żeby walczyć o centrum i zrobić roszadę, może krótką, może długą. Szeroki wachlarz możliwości, mimo już wymiany dwóch figur. Posunięcie B3, oczywiście ten goniec będzie zmierzał na B2. I teraz raport już zagrywa bardzo ciekawe posunięcie, hetman H4. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że takie posunięcie kompletnie nie ma sensu, no bo po co hetman tutaj sobie wychodzi i, nie wiem, strzela w pionki, które i tak nie mogą być zbite, bo to nie ma sensu oczywiście. No ale to jest prowokacja przede wszystkim do ruchu G3. Takiego ruchu nie było w partii. W partii nastąpił ruch goniec B2, ale zobaczmy, jak można by było zareagować po takim posunięciu. Ten ruch już najlepszy niestety nie jest. Widzimy, że jest atak na wieżę, oczywiście jest atak na hetmana. Ten hetman może spokojnie uciec na przykład na pole F6. To jest dobre miejsce dla tego hetmana. Przy okazji tutaj też konfrontujemy się z hetmanem białym. No i tutaj przykładowo wieża G1, bo trzeba uciekać. No to sobie moglibyśmy wyprowadzić skoczka i mamy bardzo normalną, bezproblemową grę czarnymi. I o to też na pewno chodzi tutaj raportowi, ale po ruchu G3 zastanówmy się, czy nie można zagrać hetmanem na H5, bo chodzi o to, że jak strzelamy sobie w wieżę i ona musi uciec, to my zbijamy pionka na H2. No niestety to nie jest takie łatwe. Tutaj białe miałyby bardzo ładną odpowiedź. Można też zagrać na przykład goniec E2, ale to tak na marginesie. D5 tu jest całkiem niezłym ruchem, dlatego że przesłaniamy gońca i atakujemy na G7. Jeżeli na przykład byśmy zrobili roszadę, czyli bronimy tego pionka, no to białe mają ruch E4 wzmacniający pole D5. A jeżeli byśmy zbili na D5, no to hetman tu odbija, grozi wzięcie z szachem, więc wieża musiałaby zagrać tutaj na F8 i goniec E2. I tutaj białe, no nie mają raczej problemów w tej pozycji. Znaczy, to jest generalnie taka mniej więcej równa pozycja, więc no hetman H5, nie mówię, że jest błędem, ale no raport miał inne plany zapewne. Zresztą nie wiem, gdzie by zagrał, bo G3 nie nastąpiło. W każdym razie, wróćmy do analizy głównych ruchów i goniec B2. W tym momencie goniec zagrał na E4. Na pierwszy rzut oka znowu się zastanawiamy, dlaczego ten zawodnik
gra gońcem na e4, skoro goniec został wyprowadzony, a tak reguły szachowe mówią nam o tym, że niedobrze jest ruszać dwa razy tą samą figurą w debiucie, no takie oczywiście oklepane rzeczy. A tutaj ten goniec zagrał na pole e4. Powiem wam szczerze, dokładnie nie potrafię wam wyjaśnić dlaczego i tu się przyznaję bez bicia. Mogę tylko przypuszczać, że ten goniec po prostu chciał sobie zająć diagonale i tyle. Nie wiem, bo f3 nie można, g3 też nie można. Ciężko powiedzieć, może goniec chciał się przestawić z e4 na g6 ewentualnie. To też jest jakiś pomysł całkiem ciekawy, bo widzimy, że białe będą chciały grać długą roszadę. Przynajmniej się przymierzają do tego. Hetman zagrał na d2 i teraz nasz rysiek, moi drodzy, zagrał ruch, po którym Peter Swidler no, powiedział, że uwielbia tego gościa po prostu. No, coś niesamowitego, dobrze się na niego patrzy, ale no, dla niektórych może to wydawać się normalnym ruchem albo takim nie wow, że tak powiem w cudzysłowie, bo jest to posunięcie G5. Moi drodzy, oczywiście ruch G5, co to posunięcie daje? No bo zwykły śmiertelnik to by w tym momencie zagrał skoczkiem albo zrobił roszadę. Ruch G5 przede wszystkim łapie przestrzeń na skrzydle królewskim. To jest jedno. Takiego ruchu się nie boimy. Oczywiście mamy ruch E5. Wszystko działa i teraz widzimy zamysł może czarnych z tym gońcem. No analiza nas uczy bardzo dużo, bo chodzi o to, że jak wyobraźmy sobie, jest D5, gramy E5 i ten goniec już nie stoi na B7 przyblokowany, tylko swobodnie na G6. To może być to, o czym sobie przed chwilą mówiliśmy. No i dobra. W tej sytuacji po G5 jak grać? Tutaj powiem wam, że przeciwnik Ryśka grał no tak jakby nie był w swojej pozycji. To też jest zaskoczenie. Posunięcie H3. No ruch jak ruch. Ciężko skomentować. Co gra Rysiek? A Rysiek gra G4. Naparza na gościa. Co ma się tutaj dużo zastanawiać? Oczywiście bić nie można z wiadomych powodów. W tym momencie nastąpiła długa roszada. Można by było teraz na przykład zagrać skoczek D7. Mi się to aż narzuca i świeżbi mnie, żeby ręka mnie świeżbi do tego, żeby zagrać tym skoczkiem na D7. Trzeba figury wyprowadzać. A Rysiek? A Rysiek mówi po co? Później bierze G8. To jak najbardziej też jest dobre posunięcie, bo wprowadza wieżę, schodzi tutaj z jakichś tam ataków, wiadomo, zawsze wygodnie sobie tak zagrać, no ale lekka figura mogłaby już tam sobie pograć. No i tutaj Eric Gysi, no nie wyczuł dobrego momentu na uratowanie się z tych takich, można powiedzieć, optycznych opresji, no bo mógłby zagrać posunięcie G3, ten hetman musiałby uciec i na przykład, no tutaj na przykład wieża H2 działa. I wieża już na linii G nie jest mocna, bo pionki się wzmacniają, a ten pionek nie zostanie zbity. Można potem H4. Wieża na H2 stoi na początku dziwnie, ale zawsze zagramy gońcem na G2 i wszystko się powinno dobrze ułożyć. Na co białe w tej sytuacji zagrały hetmanem na E2? No, ruch tutaj nie najwyższych lotów. W tym momencie hetman H5 i znowu mówię, dlaczego ten skoczek nie zagrywa na D7, ale raport ma swoje tutaj ścieżki. Hetman H5 cały czas trzyma go tutaj na związaniu. W tym momencie wieża G1. Ok, ruch jak ruch i skoczek D7. I teraz bardzo ważną rzeczą jest to, żeby wiedzieć, że nie można zbić pionka na G4. Dlaczego? Dlatego, że mamy ruch hetman H2. I okazuje się, że nie ma jak bronić tej wieży. Ale pomijając ten motyw hetman H2, wyobraźmy sobie, że nie ma takiego ruchu, zapominamy o nim. To tutaj jeszcze powstaje taka ciekawa rzecz taktyczna, mianowicie jeżeli byśmy zbili na G4 i jest bicie na G4, to też nie ma widełek na końcu na F3, bo goniec bije na F3, widzimy, że wieża jest niebroniona. Ale to tak na marginesie, co jest oczywiście trochę gorsze. Po wybiciu tutaj wygrywamy szybko po hetman H2. I co było dalej? Otóż hetman zagrał na E1, w tym momencie pionek wybił, no i widzimy, że tutaj czarne mają po prostu pionka więcej. Ten pionek G zrobił niesamowitą karierę tak naprawdę. Goniec zagrał na E2, hetman H6, no hetman świetnie się zachowuje, dlatego że tutaj celuje w króla i zobaczcie, że też goniec nie pozwala temu królowi nigdzie uciekać. No ten goniec robi też robotę, teraz widać siłę w centrum tej figury. Pionek zbił na H3 i Rysiu spokojnie. Długa roszada. Myślę, że jeszcze piękniejszym ruchem mógłby się popisać grając król E7, ale to już tak na marginesie to, czy długa roszada, czy krótka, przepraszam, czy długa roszada, czy król E7, myślę, że nie mają ogromnego znaczenia w tej sytuacji.
poszła roszada i wieża G4. Ruch pozbawiony sensu. Znaczy, białe myślały, że tutaj odstraszają gońca i wszystko ok. Niestety nie. Dlatego, że jest F5. Atak z obroną. I tak naprawdę tutaj białe straciły po prostu tempo. Została wymieniona wieża. Posunięcie H4. No cóż, mogę powiedzieć, tutaj pionek sobie zawędrował, jeżeli byśmy zbili, to jakieś posunięcie F3 wymuszające wymianę hetmanów, no i na to pewnie białe liczyły, z ryżkiem nie jest tak łatwo, wieża zagrała bardzo aktywnie, wieża G2 i w tym momencie H5, czyli białe uratowały pionka, ale to już jest niestety za mało, moi drodzy, posunięcie F4 daje radę i świetnie to wygląda w tym momencie, przede wszystkim grozimy zbiciem na E3. Nie wiadomo tutaj, jak się za bardzo bronić. Jeżeli będzie bicie, to wybija hetman. Potem na F2. Nie dość, że pion więcej. Król bezpieczny, to jeszcze atakujemy króla przeciwnika. Więc po temacie. Nastąpiło F3. I hetman zbił teraz na H5 pionka. No sprytne zagranie, dlatego że tutaj nie można wybić na E4. Bo wieża bije na E2. No i pionek dochodzący. Prosta sprawa, więc w tym układzie białe zagrały gońcem na F1, no i Rysiu oczywiście tutaj kończy dzieła, bierze C2, moi drodzy, 25 ruchów, niesamowite, czarnymi ograć 25 ruchów zawodnika 2722, to nie lada sztuka, oczywiście raport ma 2740, ale to i tak jest niesamowity wyczyn. Partia tutaj się oczywiście bardzo szybko, no już się skończyła, dlatego że jak król zagrywa tutaj, to można dać szacha, wziąć hetmana, ale myślę, że prostsze byłoby zagranie hetmanem na H2 i też wygrywamy bez żadnego problemu, a może nawet szybciej. W każdym razie piękna partia po wieża C2, gratulujemy raportowi Richardowi, będziemy śledzić jego partię, na pewno będą jeszcze ciekawe. Dziękuję Wam za uwagę, do zobaczenia. Cześć.